Junior Board Fundacji Daru Serca i w imieniu całego Komitetu Organizacyjnego chciałam Państwu serdecznie podziękować i przywitać na naszym corocznej wystawie Sztuka dla Serca. Jest to już piąta jubileuszowa wystawa Art for Heart. Wszystkie dochody z tej wystawy przeznaczone są dla Fundacji Daru Serca oraz Polskiego Muzeum w Ameryce. Fundacja Daru Serca pomaga chorym dzieciom z różnych części świata, głównie Europy, w otrzymaniu pomocy lekarskiej, której nie mogą otrzymać w swoich krajach. Polskie Muzeum w Ameryce zajmuje się promowaniem polskiej kultury i sztuki. Teraz poproszę o parę słów Andrzeja Pawłowski, który jest wiceprezydentem Muzeum Polskiego w Ameryce. Witamy, witamy. Thank you so much for coming. I'm going to speak in English to make sure everybody understands. First of all, I'd like to thank all of you for coming. We're grateful and blessed to have you here. You have great big hearts. We'd like also like to thank our artists for all of the beautiful work you see here. A lot of work went into this, and we'd love to thank them. We'd like to thank Richard Ofshane, President of the Polish Museum of America, Pani Dorota Malachowska, President of Dar Serca, Małgorzata Kot, Director of PMA, the President and Directors of the PRCUA, Dar Serca and PMA. We'd also like to thank our sponsors, Kasia Zdeli, Pole Vision, Radio 1030, Chicago Precision, and Scrub, among others. Also our food sponsors, Oak Mill Bakery, our drink sponsors, Krakowia, European Beer Importers, website work by Natural Charm, and of course, the wonderful DJ Mietek. We'd like to also thank, especially thank Deputy Consul General Robert Ruszewski for joining us here. We'd like to invite him to say a few words. Proszę Państwa, witam serdecznie. Będzie krótko, bo warunki są trudne i nie chcę przedłużać nudnymi wystąpieniami. Piękna inicjatywa. Pod jednym dachem jest misja Fundacji Dar Serca. Jest polska sztuka, szczególnie sztuka tworzona przez młodych artystów i jest budynek, w którym pielęgnuje się dziedzictwo i historię Polski. Wszystko to spotyka się dzisiaj pod jednym dachem i wszystko to tworzy piękną polską kombinację. Począwszy od wspaniałej misji Daru Serca, poprzez wspaniałą pracę, którą wykonuje zespół pracowników Muzeum Polski i to, co chcemy mieć w swoich domach, to, co w swoich domach będą miały później nasze dzieci, czyli dzieła polskich artystów, którzy tworzą w Chicago i nie tylko. Co roku jest więcej pięknych obrazów, pięknych wyrobów. Oferta jest tak zróżnicowana, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Dziękuję Państwu za przybycie w imieniu organizatorów. Jako przedstawiciel konsulatu w Chicago podziwiam i jestem wdzięczny za tak wspaniałe poparcie dla tej inicjatywy, gdzie trzy wspaniałe, piękne sprawy znajdują się pod jednym dachem, w jednym czasie, w jednym miejscu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich organizatorów. Dziękuję im za tę pracę, którą włożyli w przygotowanie i życzę Państwu wspaniałego wieczoru. Lidia Wylangowska, malarstwo olejne, ewidentnie figuratywne. Jestem tutaj po raz następny z racji tego, że
Myślę, że trzymanie się w takich trudnych momentach razem, kiedy trzeba komuś pomóc, jest ważne. I naprawdę w to wierzę. I mam nadzieję, że ta inicjatywa gdzieś tam będzie się rozrastała, nie tylko dzisiaj, nie tylko w ten najbliższy tydzień. Przywiozłam dzisiaj parę nowych obrazów, parę oryginałów z takiej serii związanej z o relacjach ludzkich. Oprócz tego chciałam zaproponować mniejsze formaty tym razem, tak żeby można było wybrać coś w ramach, nie wiem, kilkudziesięciu, kilkuset mniejszych kwot. Także spora selekcja, mam nadzieję, że w jakiś sposób to zadźwięczy i zabrzmi w duszach ludzi. Dzień dobry, nazywam się Wojtek Glinkowski. Na rynku funkcjonuję jako Wojtek. Jako że nazwiska i tak nikt po 5 minutach w tym kraju nie pamięta. A o sztuce, Bożeś kochany. Na tej wystawie prezentuję dwie serie obrazów. Jedna z nich nosi tytuł Wyciszone orkiestry. Jest to po prostu historia nas na co dzień, związanych z rzeczami, których nie możemy wykrzyczeć, a w sobie dusimy. Oczywiście w sztuce najważniejszy jest zawsze kolor i forma, czyli kompozycja, relacja tych dwóch rzeczy. Natomiast o ileś przyjemniej i lepiej pracuje się, jeżeli można to powijać wokół jakiegoś interesującego tematu. Także ta warstwa semantyczna pojawia się niejako wtórnie, natomiast dla tak zwanego widza popularnego zawsze jest pierwszorzędna. Druga seria to maski, za którymi się chowamy. A to ten obraz, który znajduje się po mojej lewej stronie. To obrazy, które również mówią o nas w tej warstwie semantycznej, jako o wszystkich naszych lękach, niemożnościach i o tym, jak lubimy się, bo lubimy się chować za rzeczy, ludzi, twarze, które do nas nie należą. Czyli jakby kawałek prawdy od nas. Wszystkie te obrazy z tej serii, do każdego z nich został napisany wiersz. I jest to jakby moja forma multimedialnego przedstawiania sztuki, bo w taką wierzę. Czyli ja dla siebie nazywam to współczesnym pobartem, formą komiksu, który jest połączeniem piktogramu i tekstu. Ale Wojtek Glinkowski jest znany słuchaczom Polskiego Radia, telewidzom Telewizji Polvision. Czy to ten sam Wojtek Glinkowski? Znaczy jest to najlepsza, znaczy mimo że skończyłem już 18 lat, parę lat temu, to ciągle jeszcze uprawiam żywo kolarstwo. I w związku z czym jakby, znaczy uważam, że jest to najlepsza forma ubezpieczenia zdrowotnego. A przy okazji, ponieważ wiem na ten temat parę rzeczy, mam przyjemność prezentowania tego w telewizji i w radiu. Grażyna Federiki, to jest moja kolekcja Natura. Moja kolekcja Natura reprezentuje naturę i jak my jako ludzie i kobiety reprezentujemy się z pięknymi rzeczami, ale też musimy walczyć, żeby mieć w życiu coś i pracujemy ciężko, ale życie jest piękne, ale życie też jest bardzo trudne.
Państwu, nazywam się Teresa Chabczyk i dzisiaj mam przyjemność i zaszczyt prezentować swoją biżuterię na szczytny cel. Okay. Wszystkie materiały, które są używane do wyboru mojej biżuterii, to są naturalne kamienie i kryształy Swarovskiego. Dobry Państwu, witam bardzo serdecznie wszystkich. Jesteśmy właśnie, moje imię Anna Krupka. Teraz właśnie jesteśmy w Muzeum Polskim w Ameryce i odbywa się już piąta coroczna wystawa Sztuka dla Serca, Art for Heart. Jest to wystawa, którą organizują wolontariusze muzeum oraz Junior Board Fundacji Daru Serca. Co roku, już po raz piąty, i zbieramy fundusze na te dwie wspaniałe organizacje. Jest to wystawa sztuk polskich artystów mieszkających w Ameryce, którzy pomagają nam, przychodzą tutaj, wystawiają swoje prace po to, żeby właśnie wspomagać te dwie wspaniałe organizacje. Dodatkowo naszym celem, pomysł jaki zrodził się tej wystawy, była także możliwość zgromadzenia, przyciągnięcia tutaj do Polskiego Muzeum Polaków, młodszego pokolenia, pokolenia polsko-amerykańskiego, tych, którzy urodzili się tutaj w Stanach Zjednoczonych, aby poznali polską kulturę, polską historię i, tak jak mówiłam, przede wszystkim pomogli tym dwóch organizacjom, pomogli tym wspaniałym celom, pomaganiu chorym dzieciom i rozprzestrzenianiu polskiej historii i kultury w Chicago i w Stanach Zjednoczonych. Jak zwykle mamy wspaniałych artystów. Wystawa cieszy się coraz większą popularnością, więc co roku mamy coraz więcej artystów zainteresowanych, którzy chcą brać udział w tej wystawie. Więc mamy jury, który wybiera tylko 15 artystów, bo na tyle niestety mamy tylko miejsca tutaj w muzeum. Dla tych z Państwa, którzy nie mogli przyjść do nas na dzisiejsze otwarcie, wystawa będzie trwała jeszcze przez cały tydzień. W następnym tygodniu w środę od godziny 6 wieczorem do 10 mamy wieczór networkingowy oraz w piątek od godziny 7 do 11 mamy noc Singles Night, ale zapraszamy wszystkich, nie tylko singles, ale przede wszystkim singles. Będzie bardzo fajna zabawa i tak jak mówię, wszyscy mogą przyjść i zobaczyć wystawę, zakupić prace. Wszystkie prace wystawione są na sprzedaż. Mamy też repliki, także jeżeli ktoś nie może sobie pozwolić na oryginał, jest możliwość zakupu prac w bardziej przystępnych cenach. Nazywam się Marek Wnuk. Są to prace mojej siostry mieszkającej w Busca-Zdroju. Była w czasie wakacji. Miała wystawę w Galerii Wood tych prac i przekazała na Dar Serca, ponieważ ma serce, jest nauczycielką. Promuje młode talenty, które zdobywają nagrody w Japonii i nie tylko, w całym świecie. A od dziecka się nią zajmowałem, ponieważ w Krakowie organizowałem różne warsztaty artystyczne. Kontaktowałem ją po prostu z profesorami. Są to po prostu prace akurat z Ponidzia, z Busca-Zdroju, tak jak Wojtek Belon śpiewał po prostu, wiesz, Wolna Grupa Bukowina, to zrobiła taki cykl trzech prac Ponidzie. Są to monotypie. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie do podzielenia się
wrażeniami z tej pięknej wystawy. Czuję się ogromnie zaszczycona, że mogę wziąć udział w niej, ponieważ jak wiemy, część pieniążków ze sprzedaży obrazów idzie na dar serca bardzo zacnej i tak długo istniejącej na Polonii organizacji. Cieszę się ogromnie, że przynajmniej w ten sposób będę mogła chociaż troszkę pomóc. Dzisiaj zaprezentowałam różne rodzaje sztuki, tak zwane do wyboru i koloru. Stoję na tle Sumije, to jest malarstwo pędzel na ryżowym papierze, które uprawiam już od przeszło 20 lat w stylu japońskim. Jest to dość abstrakcyjne malarstwo, ale, że tak powiem, technika jest XIII-wieczna. I także mam kilka obrazów olejnych. Także serdecznie Państwa zapraszamy, bo wystawa jest otwarta przez cały tydzień. Także proszę przyjść i poprzeć tą cudowną organizację, a również Muzeum Polskie, bo mamy tylko jedno Muzeum Polskie. I również część dochodu z tej wystawy pójdzie również na wsparcie dla Muzeum Polskiego. Także dziękuję ślicznie, zapraszam, bo wystawa bardzo ładnie wygląda i ciekawie. A bez sztuki nie ma życia, proszę Państwa. Andrzej Pawłowski, wiceprezydent Polskiego Muzeum w Ameryce i współorganizator tego wieczoru. Dużo, dużo pracy, ale bardzo warto, bo dla mnie przynajmniej to jest złączenie dwóch organizacji polonijnych w świetnych celach i to jest współpraca, która jest bardzo ważna, szczególnie w Polonii. Taka współpraca jest złoto. I to jest świetna współpraca i mi się wydaje, że to wsparcie Polaków wspólnie to jest bardzo ważne i to jest krok w tym kierunku i mi się wydaje, że dobry krok i bardzo jesteśmy wdzięczni wsparcie Daru Serca, no i Polskie Muzeum, wszyscy Polskiego Muzeum, no i to jest bardzo ważne. Pieniądze są ważne, są istotne dla obu organizacji. Ale dla mnie osobiście to jest ta współpraca, ta młoda krew. Muzeum jest przemieniony całkowicie, światła i inne. Po prostu inna atmosfera, młoda, podekscytowana, DJ. To po prostu inna krew leci w muzeum w tych wieczorach i się bardzo cieszymy. I to jest istotne dla muzeum. Yushchenko, and I like to paint stories, narratives, and this was part of a three-year project funded by the Illinois Arts Council and sponsored by the State Museum, where, you know, I worked in the Thompson Center, and people came and posed or talked, and I like working where I'm in life with people doing their business,
you know, hospitals and schools and so on. But even for paintings, just easel paintings, I like it to tell a story.